Cześć, z tej strony Łukasz z Landcafe.pl, kawa z podróży. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga. Dziś będę odpowiadał na Wasze pytania odnośnie kawy, o kawie. Będziemy gadać o kawie. Równo miesiąc temu Zielona Góra, moje rodzinne miasto, obchodziło swoje doroczne święto winobranie. Mieliśmy swoje stoisko z kawą na tej imprezie. Przychodziło sporo klientów, którzy zadawali mnóstwo pytań właśnie odnośnie kawy. Pierwszym takim najczęściej zadawanym pytaniem to było, czy kawa, którą sprzedajemy, to kawa ziarnista, czy kawa mielona. Pytali, czy to kawa w ziarnkach. Ziarnista? Ziarkach? Ziarkach? Oczywiście kawę, którą możesz kupić w naszym sklepie, to kawa ziarnista, tylko i wyłącznie nie sprzedajemy kawy mielonej, ponieważ byłbym strasznym hipokrytą, opowiadając o tych wszystkich smakach, pisząc na blogu, jakie to nuty smakowe nie są zaklęte w naszych kawowych ziarnach, a potem ją mielił i nastawiał na to, aby wietrzała i się utleniała. Kawa, którą zmielicie, po jakichś 30 minutach traci prawie połowę aromatu przez to, że tlen na nią działa i po prostu wszystkie te aromaty uciekają w powietrze. Także jeżeli chcesz, aby Twoja kawa była naprawdę dobra, pełna aromatu i smaku, to zawsze miel ją koniecznie przed tym, zanim ją zaparzysz. Nie miel nigdy na zapas. Pamiętaj! Jeżeli jesteśmy już przy mieleniu ziaren, to warto byłoby powiedzieć, czym te ziarna zmielić. Najlepiej jak zaopatrzycie się w młynek żarnowy z regulacją. Nie używajcie młynków nożowych, ponieważ psuje to Waszą kawę. Nie macie żadnej kontroli nad grubością mielenia. Raz będzie drobniej, raz będzie grubiej. To nie wpływa dobrze na smak. Także młynek żarnowy z regulacją. Gdzie taki młynek kupić, bo też były takie pytania. Odsyłam Was do najbliższego elektromarketu, gdzie w cenie 150-200 zł kupicie już naprawdę przyzwoity młynek, który zrobi swoją robotę tak jak trzeba. Będziecie mieli pełną kontrolę nad tymi ziarnami, jak zostaną zmielone, jaka jest gradacja. Pod każdą metodę możecie sobie to wyregulować, a to sprawi, że Twoja kawa będzie naprawdę dobra. Kolejne pytanie, jakie padały, to czy kawy oferowane na stoisku to kawy 100% arabika? Posiadamy w swojej ofercie kawy zarówno 100% arabika, jak również mieszanki, w których znajdują się ziarna robusty. I tutaj powstał taki mit, który ostatnio bardzo często słyszę, że tylko jedyna słuszna kawa, najlepsza, to właśnie arabika, a robusty należy unikać. Nie do końca tak jest. A dlaczego ta robusta jest uważana za taką gorszej jakości kawę? Przede wszystkim bierze się to stąd, że z uwagi na mniejsze wymagania glebowe bardzo często sadzi się ją w takich niezbyt ciekawych regionach, to po pierwsze. Taka najgorsza robusta pochodzi zazwyczaj z Wietnamu. Są to wielkie plantacje, gdzie zbiór odbywa się maszynowo i tutaj też uwaga. Większość ziaren, które są na rynku, są właśnie ziarnami robusty ze zbioru przemysłowego, czyli jedzie kombajn po plantacji i zbiera wszystko jak leci. Czyli znajdują się w tej kawie ziarna uszkodzone, robaczywe, podgniłe i to wpływa również na smak końcowego produktu. Ziarna, które my używamy w blendach, to ziarna pochodzące z Indii. Najwyższej jakości, duże ziarna z ręcznego zbioru, one są również przebierane, tak samo jak ziarna arabiki. Płacimy za nie niejednokrotnie więcej niż za ziarna arabiki, zwłaszcza kiedy nie ma na nie sezonu. Kolejny mit, który serwowany jest bardzo często przez telewizję, to to, że
najlepsza kawa to kawa włoska, typu włoskiego i tak dalej, ale kłóci się to jakby z tym, że ma to być 100% arabika, ponieważ jeśli pojedziecie do Włoch, to wasza wycieczka, która zacznie się w Mediolanie, będzie owocowała tym, że w waszej kawie najprawdopodobniej będzie około 70% ziaren arabiki i 30% ziaren robusty. Przesuwając się dalej na południe, stosunek ten będzie się zmieniał i jeśli skończycie w Sycylii, to najprawdopodobniej wasza kawa będzie to 50% arabika, 50% robusta. Tak właśnie Włosi robią kawę. A po co dodaje się tą robustę? Po pierwsze, ma ona dużo większy poziom kofeiny, niemal dwukrotnie wyższy od ziaren arabiki, więc daje lepszego kopa. Druga sprawa to krema, czyli pianka, która utrzymuje się na espresso. Jeśli będzie to 100% arabika, ta krema zazwyczaj jest mniejsza, krócej się trzyma, mniej gęsta. Natomiast w blendach, przy których użyta jest ziarno robusty, ta krema jest bardziej taka gęsta, pełna, no dłużej się trzyma i to wygląda, jest ładna, brązowa, to robi robotę. Także jeżeli uważacie, że najlepsza kawa to włoska kawa, to najprawdopodobniej musicie kupić sobie mieszankę z robustą. Dzień dobiega już końca, tak jak dobiega końca odcinek dzisiejszego vloga. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie, żebym na nie odpowiedział, napiszcie w komentarzu pod tym postem. Będę notował skrupulatnie i na wszystkie będę starał się Wam odpowiedzieć. Jak Ci się podobało, zasubskrybuj kanał, daj lajka, udostępnij na Facebooku, skomentuj. Ja na dzisiaj żegnam się już z Tobą, życzę Ci miłego popołudnia. Cześć, niech kawa z podróży będzie z Wami. Thank you.